Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. No właściwie dzisiaj nie będzie tak szybko, dlatego że pokażę pierwszy chleb na zakwasie, a charakterystyczną cechą tych chlebów jest trochę długi czas ich przygotowywania. Ale proszę, niech Was nie zwiedzie ten długi czas, dlatego że spokojnie można sobie tak te poszczególne etapy rozplanować, że nawet osoba pracująca zawodowo, to jest wychodząca na większą część dnia z domu, jest w stanie bez problemu upiec ten chleb. I jeden czy dwa warianty, propozycje takich rozkładów godzinowych, poszczególnych etapów zaproponuję w przepisie. Mam nadzieję, że Wam się to przyda. A teraz o samym chlebie. Ja planowałam pokazać trochę inny chleb, ale życie nieco zweryfikowało moje plany. Tym niemniej chleb, który dzisiaj pokażę, spokojnie nada się także do tego pierwszego, świeżo wyhodowanego zakwasu. I z wyrastaniem nie powinno być problemów. Co więcej, ciasto jest bardzo uniwersalne, można do niego dodać różnego rodzaju dodatki, ziarna, przyprawy. Wspominam o tym w przepisie. No i do tego przepisu właśnie zapraszam na stronę www.skutecznie.tv, a za chwileczkę pokażę, jak przyrządzam ten chleb, czyli zapraszam także do filmiku. Zapraszam. Wyjmuję zakwas z lodówki. Przed pieczeniem trzeba będzie go dokarmić. Można wyjąć go godzinę wcześniej przed dokarmianiem. Ja czasami dokarmiam taki prosto wyjęty z lodówki i wówczas zostawiam go na jakieś 3-4 godziny, aby sobie w ciepłym i nieprzewiewnym miejscu postał i zaczął pracować. Teraz wyjęłam go godzinę wcześniej. On sobie godzinę postał w temperaturze pokojowej. Nadal pachnie tak przyjemnie zakwasowo, aczkolwiek się nieco oddzieliła woda od mąki. Nie szkodzi. Dokarmiam go teraz w ten sposób, że dodaję 3 takie solidne łyżki tej samej mąki, z której zrobiłam zakwas, czyli w moim przypadku jest to mąka żytnia razowa 2000. No i dodaję 3 łyżki przygotowanej letniej wody. Teraz przykrywam go tak samo jak ostatnio, po prostu tylko przykrywam pokrywką tak, żeby nie zakręcać zbyt szczelnie i odstawiam tak jak przy hodowaniu zakwasów, ciepłe, nieprzewiewne miejsce na jakieś 3-4 godzinki, aż zakwas zacznie pracować. Ja chcąc trochę ułatwić życie zakwasowi i dać mu lepsze warunki, wstawiłam go do miski z ciepłą wodą. Ta woda ma temperaturę niewiele wyższą od temperatury ciała, właściwie jest tożsama z temperaturą ciała, więc jakieś 37-38 stopni będzie miała. Minęło pół godziny, w zakwasie jak widać pojawiły się już bąble, czyli zaczyna pracować. No, mam nadzieję, że to widać. Jak wspominałam wcześniej, zakwas jest bardzo kapryśny i to jak rośnie i jak zaczyna pracować jest zależne też od temperatury, której go trzymamy. Latem oczywiście idzie to bezproblemowo i bardzo szybko, zimą lub kiedy na dworze jest trochę chłodniej. Zakwas oraz chleby na zakwasie mogą rosnąć trochę wolniej. No i u mnie minęło trochę więcej czasu niż obiecane 3-4 godziny. Wpadli niespodziewani goście i trochę zmieniły mi się plany pieczeniowe chleba. Bywa i tak. Minęło jakieś 6, a właściwie 7 godzin. Widać, że zakwas bąbelkuje i że zdecydowanie zaczął już pracować. Ponieważ jest już późny wieczór, ja nie zdążę upiec tego chleba metodą, którą zaplanowałam na początku. Chciałam pokazać taki najprostszy na świecie chleb na zakwasie. Pokażę taki trochę bardziej czasochłonny, bo trójetapowy. Odważę teraz 300 g tego zakwasu do miski, w której będę nastawiała tak zwane pierwsze ciasto. Miskę ustawiłam na wadze. No dobrze, wyszło 350, ale myślę, że będzie dobrze. Mniej więcej 3/4 słoika zużyłam. Resztę wstawiam do lodówki. Wykorzystam go do kolejnego pieczenia, oczywiście po uprzednim dokarmieniu. Taruję wagę. I teraz dodam do tego zakwasu mąkę oraz wodę. Ja odmierzę 500 g mąki i 500 ml wody. Jeśli chodzi o mąkę, to wybrałam mąkę pszenną typu 650, ale do tego chleba planuję wykorzystać mieszankę mąk i później dodam mąkę inną. No i dolałam całość. Moje ciasto ma taką konsystencję. Ono w zasadzie mogło być trochę bardziej gęste, ale myślę, że tak też będzie w porządku. Miskę z ciastem przykrywam. Można talerzem, można lnianą czy bawełnianą ściereczką. I zostawiam na 12 godzin, aby to ciasto zaczęło pracować, czyli aby zakwas mógł bąbelkować, pracować i podnieść trochę to ciasto. W moim przypadku będzie to po prostu zostawienie zaczynu na noc i rano wrócę i pokażę co dalej. Aha, i tą miskę musimy wstawić
w jakieś ciepłe, nieprzewiewne miejsce, dokładnie tak samo jak w przypadku zakwasu. Jeśli nie mamy takiego miejsca, to może być szafka bądź nieużywany piekarnik. Następnego dnia ciasto jest już zakwaszone, za chwilę je pokażę, ale najpierw wspomnę, że przygotowuję blaszki. Ja biorę zwykłe keksówki, ich wymiary podam na stronie w przepisie i wykładam je papierem do pieczenia. Staram się, żeby ten papier przy brzegach był taki w miarę równy, wówczas bochenki będą ładniejsze i będą ładniej wyglądały po upieczeniu. Keksówki odstawiam na bok i zajmuję się przygotowaniem chleba. No a przygotowane wczoraj późnym wieczorem, właściwie w nocy, ciasto wygląda tak. Pachnie pięknie zakwasem, to właściwie jest takie zakwaszone ciasto, zakwas i teraz będę robiła z tego chleb właściwy. Najpierw dodaję mąkę i mąka może być w zasadzie dowolna. To może być mąka pszenna typu 500, a jeszcze lepiej typu 650. To może być dowolna mąka pełnoziarnista, mąka żytnia lub pszenna. Ja dodam mąkę orkiszową typ 700 i dodam jej pół kilo. Do tego letnia woda. Moja jest taka w temperaturze pokojowej i ja przygotowałam tutaj 150 ml, ale to ile jej dodam zależy od konsystencji ciasta, być może dodam tylko 100 ml, to już zdecyduję podczas mieszania i ilość tej wody podyktuje mi właśnie gęstość ciasta. I żeby chleb miał smak, dodaję sól. I to w zasadzie wszystko, czyli mąka, sól oraz woda, mieszam i mamy ciasto, ale opcjonalnie można dodać także dodatki i ja te dodatki zawsze do chleba lubię dodawać. W moich dzisiejszych bochenkach będą to otręby pszenne, 3/4 szklanki, tłuskane ziarno słonecznika, 1/3 szklanki oraz przyprawa do pizzy, 1 niepełna łyżeczka. Inne propozycje dodatków zależą naprawdę od naszych upodobań i od naszego uznania. Ja zaproponuję kilka wariantów na stronie internetowej przy przepisie, ale tak jak mówię, to już jest pełna dowolność. Dolewam teraz 100 ml wody, część sobie zostawiam i mieszam. To ciasto można także wymieszać mikserem ze specjalnymi nakładkami do ciasta drożdżowego. Można wymieszać je oczywiście ręką lub po prostu bardzo dokładnie łyżką. Ja dzisiaj skorzystam z miksera i pokażę ten sposób. Jak widać, ciasto jest dobrze wyrobione, ładnie odchodzi od dłoni. I teraz można to ciasto zrobić takie bardziej gęste, dolewając na przykład mniej wody, wyrobić je dłońmi na stolnicy i uformować bochenek i zostawić do wyrośnięcia w koszyku, do wyrastania, bądź po prostu na jakiejś płaskiej powierzchni, na przykład na blasze. Można zrobić to ciasto nieco rzadsze, na przykład takie, lub jeszcze trochę bardziej rzadsze i wlać do keksówek. Właściwie forma, w jakiej te bochenki upieczemy, jest dowolna. Ja na początek, szczególnie dla osób, które pieką swój pierwszy chleb, proponuję foremki, bo jest to taki bardziej niezawodny sposób. Podczas kiedy formowanie bochenków i ich wyrastanie wymaga może nie takiej dłużej, ale jednak trochę praktyki wymaga. Tak wygląda moje ciasto. Dzielę je teraz na dwie części i każdą przełożę do osobnej keksówki. No i ja lubię, kiedy moje bochenki są równe, więc jeszcze każdy zważę i odejmę trochę ciasta z bochenka, gdzie jest więcej, dodając tam, gdzie jest mniej. To już nie chodzi o dokładne gramy, jest mniej więcej porówno. I teraz zbliżoną w wodzie łyżką dociskam ciasto do dna foremki, formując ładny, kształtny bochenek. No i gotowe. Ciasto musi teraz wyrosnąć pod przykryciem. Tak naprawdę to trzeba poczekać, aż ono wyrośnie niemalże do krawędzi blaszki, bo do piekarnika trzeba włożyć już wyrośnięte bochenki, bo w piekarniku raczej już nie będzie rosło. Można je teraz przykryć bawełnianą bądź lnianą ściereczką i zostawić w ten sposób do wyrastania. Ja przykrywam woreczkiem foliowym, zostawiając od góry taką czapę na wypadek, gdyby ciasto zbyt mocno wyrosło. I chlebki zostawiam w ciepłym, nieprzewiewnym miejscu do wyrośnięcia. Ja zostawię je tutaj na słoneczku. Będzie bardzo ciepło i powinny ładnie rosnąć.
i gotowe. Zakwas młody, więc chleb wymagał dłuższego wyrastania niż zazwyczaj. U mnie zajęło to jakieś 5 godzin. Przy takim młodym zakwasie 4-5 godzin spokojnie powinno wystarczyć. Im będzie on dłużej stał w lodówce i jakby dojrzewał, tym szybciej te chleby na zakwasie będą rosły. Taki mocny, dojrzały już zakwas potrafi sprawić, że tego typu chleb wyrośnie na przykład w ciągu 2 godzin. W tej chwili chlebki wyglądają tak. Widać, że bardzo ładnie wyrosły. Pachną wspaniale i przyjemnie właśnie takim chlebem na zakwasie. I ja mam już nagrzany piekarnik do 250 stopni Celsjusza i włożę teraz te foremki do właśnie tak nagrzanego piekarnika. Ale jak tylko zamknę drzwiczki piekarnika, to zmniejszę grzanie do 200 stopni Celsjusza i w tych 200 stopniach będę piekła chleby przez jakieś 50-55 minut. Teraz je natnę. Nóż powinien być ostry. Ciasto jest miękkie, więc nie idzie to tak gładko jak przy bochenkach formowanych nie w foremce z takiego sztywniejszego ciasta, ale spokojnie można naciąć szybkim, zdecydowanym ruchem i będzie dobrze. Chlebki teraz spryskuję wodą, bądź smaruję łyżką z wodą, bardzo delikatnie, żeby nie siadły. Nie mam taki spryskiwacz w aerozolu, więc po prostu w ten sposób to robię. Posypka, którą teraz przypruszę ten chleb, w jednym przypadku będzie to ziarno słonecznika, a w drugim płatki owsiane. Posypka także może być dowolna, możemy przypruszyć te chlebki dowolnymi ziarnami, otrębami czy nawet mąką. Można oczywiście je także zostawić bez posypki, czyli po prostu posmarować je bądź spryskać dość obficie wodą i wstawić do piekarnika. Moje wędrują teraz do piekarnika i będę je piekła według omówionego przez chwilę sposobu. Piekę na drugiej półce od dołu. I na dno tej blaszki, na której ustawiłam chleby, wylewam odrobinę wody. Ta woda za chwilę wyparuje, ale dzięki temu, że ją dodałam, chlebki będą piekły się w parze. Można także po prostu spryskać piekarnik. No i teraz czekam 50-55 minut i później pokażę efekt. Minęło 55 minut, widać, że chlebki ładnie wyrosły i ładnie się zbrązowiły. Ja wyłączam teraz grzanie w piekarniku i bez otwierania drzwiczek zostawiam bochenki jeszcze na jakieś 5 minut. Po tym czasie wyjmę je z foremek oraz oczywiście z papieru do pieczenia i zostawię do odparowania na metalowej kratce, tak aby ładnie wystygły i podczas tego stygnięcia nie zaparowały. No a tak wygląda po ostygnięciu. Przekroję go teraz na pół i pokażę, jak wygląda w środku. A następnie to, na co czekam z niecierpliwością, czyli ukroję kromkę chleba, posmaruję masełkiem i ocenię, jak chleb wyszedł. Uwielbiam zapach takiego chleba. Piękny, zwarty i wspaniale pachnący. Ładny, zwarty, niezasuchy, idealnie wilgotny. To naprawdę coś wspaniałego. Ja wiem, że taki chleb na zakwasie jest może troszkę bardziej wymagający i troszkę dłużej się na niego czeka niż na chleb na drożdżach. Ale mimo wszystko warto i gorąco zachęcam. Rewelacja. Sprężysty, mięciutki, o chrupiącej skórce, własny domowy chleb na zakwasie. Część mojego chleba zamrożę, reszta wędruje do chlebaka. Jak mrozić i rozmrażać taki świeżo upieczony, ale nie tylko, chleb i dlaczego pokazuję w osobnym filmiku i w osobnym wpisie. Dzięki tej metodzie możemy dłużej cieszyć się smakiem świeżego, domowego chleba.